Przypomnę, naszym gościem jest profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Panie profesorze, powróćmy do tych początkowych lat II Rzeczypospolitej, kiedy było wiele dylematów do rozstrzygnięcia. Przede wszystkim, czy budujemy państwo, czy popieramy, czy angażujemy własną krew do obrony polskości, czy także próbujemy emigrować, no bo i takie decyzje były podejmowane w tamtych czasach. O, można powiedzieć raczej przeciwnie. Przykład choćby Gabriela Narutowicza czy Ignacego Mościckiego pokazuje, że całkiem spora grupa ludzi i to wybitnych specjalistów, którzy mieli bardzo dobrze ułożone życie na zachodzie Europy i bardzo zamożnych, wracała tutaj, żeby zaangażować się w budowę państwa polskiego. Ale to były dylematy elity. Ale ja myślę, że generalnie rzecz biorąc szerokie masy społeczne, powiedzmy, zaufały, czy inaczej dały pewien kredyt zaufania państwu na to, żeby ono zaczęło działać i pokazało, co potrafi. W tym sensie nie było w pierwszych miesiącach i latach II Rzeczpospolitej czegoś, co można by określić buntem społecznym, w którym przeciwstawiono by się i formule państwa jako republice parlamentarnej i jego obrazowi społecznemu. W czasach PRL-u za sowiecką historiografią próbowano tam szukać sytuacji rewolucyjnej w Polsce w grudniu 18, w styczniu 19 roku, ale w gruncie rzeczy, jak się temu bliżej przyjrzeć, to po prostu raczej chodziło o odruchy sporych mas robotniczych, zwłaszcza w Zagłębiu Dąbrowskim czy Warszawie, ale na bazie raczej konkretnych konfliktów społecznych z pracodawcami, braku żywności, a nie jakby inspirowane przez właśnie bolszewicki ośrodek kierowniczy, który myślałby o zrobieniu rewolucji. To raczej sobie sami komuniści próbowali poprawić nastrój. Mało tego, w 1920 roku, kiedy bolszewicy szli na Warszawę, powołali ten komitet rewolucyjny w Białymstoku, nomen omen. Ale też okazało się, że doszli najwyżej do Wyszkowa, a potem musieli szybko uciekać na wschód. Po prostu nie znaleźli tutaj zaplecza ani politycznego, ani społecznego dla rozsadzania państwa polskiego. No, największą siłą polityczną i taką światopoglądową w Polsce lat 20. była narodowa demokracja. Bardzo zdecydowanie stojąca na gruncie bliskiego związku państwa i narodu z Kościołem katolickim oraz budowy społeczeństwa solidarnego, w której jest miejsce i dla pracodawców, i dla pracowników. I oni mają uzgadniać swoje interesy, a nie walczyć otwarcie o to, kto więcej dla siebie wyrwie. Moment kryzysu takiej współpracy społecznej to są lata 30., kiedy jest wielki kryzys ekonomiczny, kiedy chłopi bardzo często naprawdę nie mają co do garka wrzucić, nawet kartofli. I wtedy tak troszkę rozpaczliwie wychodzą na ulicę, krzyczą, że wiejską ulicę oczywiście, krzyczą, że zrobimy marsz na Warszawę, pójdziemy, wygnamy Piłsudskiego, posadzimy na czele Witosa i on nam zrobi Polskę Ludową. Ale realizmu w tym za wiele nie... No ale z tego kryzysu, z tego okresu w wielu miejscowościach, również tutaj u nas w północno-wschodniej Polsce, pozostały brukowane drogi, bo w ramach prac społecznych po to, żeby przeciwdziałać biedzie na wsi, chłopi byli angażowani do tego, żeby budować owe brukowane drogi. Państwo doskonale zdawało sobie sprawę, że Polska nie osiągnie sukcesu bez wciągnięcia chłopów do normalnego życia i podniesienia ich poziomu. Organizowano najróżniejsze rzeczy. Było na przykład coś, co się nazywało przysposobienie rolnicze. W ciągu roku kilkaset, 700, 800 tysięcy dzieci chłopskich miało takie poletka doświadczalne i tam się uczyło hodować rośliny na wyższym poziomie zwierzęta. Potem były konkursy, oni dostawali do tego fachową literaturę i w ten sposób, kiedy już za kilka lat objęliby gospodarstwa, mieliby kontakt z nowoczesną agronomią, nowoczesną wiedzą rolniczą. No, samorządy organizowały właśnie szkoły rolnicze, niektóre z internatami, inne dla ludności miejscowej. Zbudowano całą sieć stacji unasienniania zwierząt, żeby poprawiać rasę wiejskich knurków i krów, tak. Tyle, że znów to wszystko nie było spektakularne, bo łatwo jest ogłosić zrobienie jednej wielkiej
inicjatywy takie jak COP. Nie umniejszając albo na przykład nic, takie jak reforma rolna. Tak. Natomiast w ostatecznym rachunku wiadomo, że korzyści ostatecznie to przynosi systematyczna praca na wielu polach i one się wreszcie ze sobą w którymś momencie te wątki zbiegają i wtedy okazuje się, że efekt synergii zmienia kraj z roku na rok. Natomiast ale my przez 120 wojna. Parę lat byliśmy tego pozbawieni, by budować właśnie takimi strużynkami tę wielką polską rzekę. Zostaliśmy wywołani do tablicy, historia tak chciała i my ten egzamin zdaliśmy, panie profesorze. Znaczy my go zdajemy do tej pory. Ja mam wielką teorię, którą powtarzam przy każdej okazji, że tak jak dawna Polska powstawała od X wieku aż po wiek XVIII, tak Polska odbudowana w 1918 roku nadal szuka swojej tożsamości i tak jak z problemem kresów jako takich, myśmy sobie w zasadzie to poradzili dopiero po 1989 roku, kiedy jakby przetrawiliśmy ten problem i to się dla nas stał pewien problem historyczny. Każdy z Polaków czuje w sobie Skrzetuskiego i jest dumnym rycerzem kresowym. Jak zwłaszcza, no ale te kresy stały się teraz problemem międzynarodowym. W ostatecznym rachunku potencjał Ukraińców, 40-ponadmilionowego narodu, nie da się zignorować. I dla mnie jako historyka jest niezwykle ważne, że Polacy po 90 roku dokonali pewnego dobrowolnego aktu niejako przekazania suwerenności nad ziemiami ukraińskimi II Rzeczpospolitej właśnie w ręce Ukraińców. My się nie pogodziliśmy z tym, że tam przyszli Sowieci, ale w 90 roku, kiedy powstawała niepodległa Ukraina, powiedzieliśmy, wy jesteście gospodarzami ziem, które należały niegdyś do nas, oczekujemy tylko od was szacunku i uznania dla naszego wkładu na tych terenach. Różnie z tym bywa, ale w każdym razie my ze swojej strony wykonaliśmy dobrą i ogromną pracę. To samo zresztą z Litwinami. Jeździmy modlić się do Ostrej Bramy, ale nie krzyczymy tam Litwinom to nasze, to nasze. Zachowujemy się bardzo w sposób cywilizowany. O Litwini zresztą coraz bardziej też. Ale to była dygresja w stosunku do głównej tezy, to znaczy, że od 1918 roku my ciągle budujemy naszą tożsamość w Polsce, że tak powiem, w drugim wydaniu państwa i społeczeństwa polskiego. No, robimy błędy, mamy zakręty, różnie to bywa. Mieliśmy zakręt PRL-owski, ale pewien proces trwa i od Mieszka I do powstania demokracji szlacheckiej i Polski XVI wieku minęło kilkaset lat. Miejmy nadzieję, że za 100 lat Polska będzie równie silna i potężna jak kiedyś za Jagiellonów. Nie terytorium, bo to nie w tym rzecz, ale ziemi mamy dostatecznie dużo, żeby zbudować tutaj, może sprawne nie raj państwo na ziemi, ale fajny kraj, w którym będziemy chcieli, żeby żyły nasze dzieci i wnuki. I właśnie tak to oto, ową czkawką historii odbijają się te dylematy i poszukiwania odpowiedzi na pytania, wydawałoby się podstawowe. Ale cały czas te odpowiedzi są poszukiwane, cały czas budujemy to państwo przy zmieniającej się sytuacji międzynarodowej, która wymusza na nas czasami wielkie i kosztowne decyzje. Dziękuję pięknie za spotkanie. Dziękuję panu i dziękuję państwu. Naszym gościem był profesor Włodzimierz Mędrzecki z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. Nasza audycja jest dostępna w internecie radiobiałystok.pl / podcasty. Lech Pilarski. Do usłyszenia.